Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy Państwa, jako aktywnych członków Kieliszka, do wzięcia udziału w pierwszym Europejskim Kongresie Pijackim w Warszawie. W związku z tym, iż należycie Państwo do niewielkiego, lecz ekskluzywnego kręgu tych, którzy z olbrzymiej rzeszy anonimowych pijaków przekształcili się w znanych w społeczeństwie czołowych dęgoli, zapraszamy Państwa na nasz kongres. Obok niezliczonych stanowisk z bezpłatnymi próbkami delikatesów alkoholowych z kraju i zagranicy, uznanie każdego znajdzie z pewnością wystawa przyborów pijackich. Między podstawkami do piwa, scyzorykami otwierającymi każdy kapsel lub korek, szkłem do wódki, koniaku i piwa, znaleźć będzie można wszystko to, co pozwoli zabić szybciej alkoholowemu sercu. I tak na przykład. Tabletki od bólu głowy z osobistymi inicjałami. Usuwacz alkoholowego oddechu o smaku czosnkowym. Niebarwiące się probierze trzeźwości. Aparat do pomiaru wychylenia się od pionu. Łóżka z odmienną amplitudą kołysania się, zapasowe prawa jazdy w opakowaniach po 10 sztuk i tak dalej. W hali wystawowej nr 3 odbędą się liczne wykłady i odczyty, m.in. wykład znanego naukowca pana Józefa Grzdyla na temat chlanie bez żygania, czyli trening czyni mistrza. Organizacja kongresu. Parkingi są naprzeciwko wejścia. Miejscówki do izb wytrzeźwień otrzymać można w informacji. Stanowiska do szybkiego usuwania pawi z całego ciała znajdują się przy hydrancie przeciwpożarowym, gdzie starszy strażak, pan Józef Niepalny, pomoże w pozbyciu się nawet największego pawia z ubrania. Serdecznie zapraszamy raz jeszcze. Z braterskim chlub po jednym, organizatorzy. Prezes Andrzej Czkawka, wiceprezes Józef Kwasiborski.